No i znajdujemy się na pierwszej stacji. Jest to opoczno południe. Tutaj nie wszystkie pociągi się zatrzymują. Więc żeby wiedzieć, czy dany pociąg zatrzymuje się na danej stacji, musimy wejść w rozkład jazdy. No i tutaj szukamy kolumny typ postoju. PH oznacza postój handlowy, oznacza to, że dany pociąg się zatrzymuje. Mamy peron pierwszy, tor czwarty. Na tej stacji jest tylko jeden peron, jest tutaj on zaznaczony. I mamy peron pierwszy, tor czwarty, więc jeżeli dany pociąg się zatrzymuje na naszej stacji, musimy podać mu drogę przebiegu na tor czwarty, jeżeli ten pociąg jechałby z kierunku, po kierunku Pielichowice. Następnie, gdy ten pociąg zatrzyma się w poronie, to jest bardzo ważne i e, dość częsty błąd popełniany przez nowych dyżurnych jest taki, że ci natychmiast nim pociąg się zatrzyma w poronie, podadzą mu również wyjazd. To jest błąd, bo sygnały na samoforze wtedy są mylące dla e, maszynisty. Sygnał wyjazdu ze stacji podajemy tylko wtedy, kiedy dany pociąg zatrzyma się w poronie. Ja jeszcze robię tak, że ten sygnał podaję na minutę przed planowym odjazdem. Więc, jeżeli pociąg tutaj zatrzyma się na peronie pierwszym, może najpierw jeszcze zwolnimy sobie tą drogę przebiegu. Ok, więc, żeby zobaczyć o której godzinie ma dany pociąg odjazd, na przykład załóżmy, że Pociąg z Pielichowic do Idzikowic 4116. Załóżmy, że będzie 12.05. Odjeżdża o 12.08. No to za dwie minuty dopiero poda mu ten wyjazd ze stacji. Więc, gdy będzie 12.07, klikam semafor wyjazdowy. Kierunek wyjazdu. Przebieg pociągowy. I wyszli. Semafor zaświeci się na zielono. Poda. Sygnał wyjazdowy zezwalający na jazdę i wtedy planowo maszynista o danej godzinie powinien przynajmniej odjechać z naszej stacji. I gdy to zrobi, oczywiście informujemy sąsiednią po stronie stację, W tym przypadku to by były Idzikowice, że dany pociąg odjechał z naszej stacji. W przypadku tej stacji opóźniono południe trzeba pamiętać, że tu jest tylko jeden peron, mimo iż układ torowy mógłby świadczyć o tym, że tutaj też jest peron. Tynek, go nie ma, więc pociągi, które jadą z kierunku Idzikowice do kierunku Pilichowice, również musimy y, wpuścić na peron pierwszy, ustawiając odpowiednią drogę przebiegu. Więc w przypadku, gdy będziemy mieć dwa pociągi, bo jeden będzie opóźniony, jeden będzie zbliżał się do nas od kierunku Pilichowice, drugi od kierunku Idzikowice, musimy wybrać, który pociąg ma większe opóźnienie. Ten, który ma większe opóźnienie, ma pierwszeństwo. Więc najpierw on wjeżdża na peron, przyjmuje bądź oddaje pasażerów, wypuszczamy ten pociąg, a następnie wpuszczamy ten drugi. Omówmy sobie może teraz jakąś y, sytuację awaryjną. Czyli co się stanie, jeżeli z jakiegoś powodu nie będziemy mogli podać przebiegu pociągowego, albo wyskoczy nam tutaj błąd jakiś. Albo po prostu nic się nie wydarzy. Bo jeżeli wyskoczy nam błąd, to prawdopodobnie coś źle zrobiliśmy. Ale jeżeli klikniemy, wybierzemy sobie semafor wyjazdowy, kierunek wyjazdowy, przebieg pociągowy, wybierzemy opcję wyśli i nic się nie pojawi, oznacza, to że jakiś wystąpi jakiś błąd, jakaś usterka, jakaś awaria. Co wtedy się robi? Wtedy należy podać wyjazd na tak zwany sygnał zastępczy. Czyli sygnał zezwalający na jazdę, pomimo tego, że system nie zezwolił na tą jazdę. I ten sygnał zastępczy podaje się tylko w ostateczności, tylko wtedy, kiedy mamy pewność na 100%, że my wszystko zrobiliśmy prawidłowo, a w wyniku jakiejś usterki tego przebiegu pociągowego nie możemy podać dla danego pociągu. Jak podajemy taki sygnał zastępczy? Po pierwsze, w takim przypadku, kiedy system nie może nam automatycznie utwierdzić drogę przebiegów, czyli Przedstawić rozjazdów musimy to zrobić ręcznie. Żeby to zrobić, klikamy na dany rozjazd, czyli w miejscu, gdzie krzyżują się te kreski i wybieramy. Mamy tutaj opcję plus i minus. Plus to jest jazda na wprost, minus to jest jazda na bok. Klikamy więc opcję minus i wyśli. Załóżmy, że pociąg nam stoi tutaj właśnie na peronie, per na torze czwartym, przy peronie pierwszym i chcemy mu podać wyjazd. Ustawiamy więc pierwszy rozjazd. Patrzymy ten. Ten rozjazd jest ok, ten rozjazd jest ok, więc pociąg ma. Więc jeżeli podamy mu wyjazd, no to ten pociąg powinien przejechać bezpiecznie, wyjechać z naszej stacji w kierunku Idzikowic. Drugą czynnością, jaką musimy zrobić, to jest zablokowanie danych przejazdów, po to, żeby system nam ich nie przestawił. Klikamy więc dany rozjazd i wybieramy opcję stop. Ona nam się zapali wtedy na różowo i w tym momencie, kiedy będziemy chcieli podać na przykład wyjazd e, z toru numer 2, wybierzemy opcję przebieg pociągowy wyślij. To nic się nie wydarzy. Ponieważ rozjazd ten został zablokowany. I droga przebiegu nie może zostać utwierdzona. Jeżeli byśmy tego nie zrobili, no to droga przebiegu byłaby utwierdzona i wtedy mógłby się pojawić problem. Wybieramy więc dwie dwa kolejne rozjazdy. Stop i stop. A następnie informujemy maszynistę. Że wyjazd ze stacji będzie na sygnał zastępczy albo poprzez czat w grze, albo poprzez radiotelefon. Więc po tym, gdy y, maszynista potwierdzi, że dostał taką informację, klikamy na semafor, na którym chcemy, y, chcemy pokazać ten sygnał zastępczy. I mamy tutaj dwie opcje: SZ i NSZ. SZ, sygnał zastępczy podajemy wtedy, kiedy wyprawiamy pociąg na tor właściwy, czyli prawy. W tym przypadku to jest właśnie ten tor, tor prawy. NSZ podajemy wtedy, kiedy chcemy wyprawić pociąg po torze niewłaściwym, czyli wtedy, kiedy chcielibyśmy wyprawić pociąg po torze pierwszym w kierunku Idzikowic. I różnica pomiędzy SZ a NSZ jest taka, że w przypadku sygnału NZ sygnał zastępczy zostanie pokazany wspólnie z sygnałem tzw. W24, czyli informującym maszynistę o tym, że dalszy ruch odbędzie się po torze niewłaściwym. Ponieważ ten ruch symulowany przez nas, ruch będzie po to, że właściwym. Wybieramy więc opcję SZ, sygnał zastępczy. Ekran nam zrobi się szary, a przynajmniej powinien, tak, zrobi się szary. I musimy poczekać, aż pojawia się tutaj komunikat o tym, żeby potwierdzić ten sygnał zastępczy. Jest, potwierdź polecenie specjalne. Klikamy więc jeszcze raz na ten semafor i tym razem wybieramy opcję SZP. Sygnał zastępczy, potwierdzenie, wyśli. Semafor zaczyna migać na biało, oznacza, że ten sygnał zastępczy został podany. Ten sygnał zastępczy po czasie, określonym czasie, sam się wyłączy, więc nic nie musimy zrobić po tym, jak pociąg przejedzie. No i wiadomo, jeżeli pociąg przejeżdża, informujemy stację obok, czy posterunek obok, że ten dany pociąg odjechał z naszej stacji, bądź z naszego posterunku. Jeżeli pociąg ten przejedzie, sygnał zastępczy automatycznie się wyłączy, no to musimy odblokować te rozjazd. Czyli klikamy na rozjazd i wybieramy opcję o stop, odwołanie, zastopowania zwrotnicy w położeniu końcowym. Wybieramy opcję wyślij. Ona z powrotem zmieni nam się na kolor szary. Dzięki czemu, gdy podamy drogę przebiegu, np. stąd dotąd przebieg manewrowy wyszli, to te rozjazdy nam się przedstawią już automatycznie. Sygnał zastępczy nam się automatycznie po czasie wyłączył, więc wszystko jest ok. No i to tyle, jeżeli chodzi o stację opoczno-południe. Przejdźmy teraz sobie do trudniejszej stacji, czyli Włoszczowa Północ. No dobrze, znajdujemy się na stacji Włoszczowa Północ. Trudność tej stacji polega na tym, że oprócz tego, że ma dwa perony, to jeszcze krzyżuje się tutaj druga linia kolejowa, linia 572. Na razie jest ona nieużywana, więc możemy ją zignorować totalnie. Żaden pociąg ani stamtąd nie jedzie, ani żaden pociąg tam nie wysyłamy. Trudność tej stacji polega na tym, że również nie wszystkie pociągi się na naszej stacji zatrzymują no i mamy większą ilość torów. Więc mamy dwa zbliżające się do nas pociągi. Pociąg 14119, tak i 14-21. Patrzymy, czy te pociągi się u nas zatrzymują. 14-119. Wchodzimy więc w rozkład jazdy. Wpisujemy numer 14119. No i mamy typ postoju pH, ten pociąg będzie u nas stał 7 minut. Na peronie drugim tor trzeci. Więc. Utwierdzamy, podajemy mu taką drogę, peron drugi, tor trzeci znajduje się tutaj, więc klikamy semafor wjazdowy, semafor wyjazdowy, przebieg pociągowy i wyślij. Przebieg został utwierdzony i pociąg sobie wjedzie na ten tor. Zanim jedzie pociąg, pendolino, bo wiemy cztery cyfry, 1421. Wpisujemy więc ten numer 1421. Ten pociąg się u nas nie zatrzymuje. Typ postoju nie ma tutaj. Więc gdy tylko pociąg przed nim 1419 wjedzie na tor trzeci przy poronie drugim, my podamy przebieg pociągowy dla tego pendolinu 1421. Z knapówki przyjeżdża do nas pociąg 3120, więc wchodzimy znowu w rozkład jazdy, wpisujemy 3120, i on również się u nas nie zatrzymuje, więc podamy mu tak zwany przelot przez stację. Przelot przez stację najlepiej podawać od końca. Czyli klikamy najpierw samofor wyjazdowy, potem kierunek wyjazdu, przebieg pociągowy i wyśli. A następnie później samofor wjazdowy, e, samofor wyjazdowy i przebieg pociągowy. Można to zrobić albo tak, albo niektóre stacje, niektóre samofory pozwalają na to, żeby podać mu przebieg, żeby podać przelot klikając od samofora wjazdowego. Omijając semafor wjazdowy do yy, kierunku wjazdu. I w tym przypadku chyba to będzie możliwe, bo tu widzę fakt, że jest na szaro, ale to jest na szaro, dlatego, ponieważ już ten przebieg został utwierdzony. Dob Dobrze. Pociąg yy, ten pociąg pośpieszny wjeżdża już na tor trzeci, więc spróbujemy sobie dla pociągu 1421 podać właśnie przebieg z ominięciem tego semafora wjazdowego. Zobaczymy, czy system nam na to pozwoli. Pociąg wjechał, klikamy więc semafor wjazdowy, kierunek wyjazdu, przebieg pociągowy i wyślij. No i super, przebieg został utwierdzony. Pociąg odjechał. Dobrze. Poinformują mnie stację Olszamowice, że pociąg 31.20 od nas odjechał. Czyli telefon Olszamowice. Pociąg odjechał. 31.20. No i dobrze, patrzymy. 1419, O której godzinie ma odjazd? 14.119 ma odjazd o 11.53, czyli jest dużo, dużo, dużo za wcześnie. Takie sytuacje też się zdarzają, ponieważ to jest pociąg pasażerski, a nie towarowy. Tutaj na razie na tych wszystkich stacjach posterunkach, które do tej pory mówiliśmy, pociągi towarowe nie przyjeżdżają oprócz tzw. luzaków, czyli samych lokomotyw, które mogą się tutaj pojawić, ale stricte pociągów towarowych z towarem bądź bez towaru, ale z wagonami towarowymi tutaj nie ma. No to wszystkie pociągi pasażerskie puszczamy o. Godzinie, która jest określona w rozkładzie jazdy. Jeżeli chodzi o pociągi towarowe, dojdziemy do tego na bardziej skomplikowanych stacjach. Je za zgodą sąsiedniej stacji możemy puścić wcześniej, ale tylko i wyłącznie za zgodą następnej stacji. Nie możemy je puścić wcześniej, niezgodnie z rozkładem, nie pytając o to sąsiedniej stacji. Więc, ponieważ to jest pociąg pasażerski, on musi odjechać o wyznaczonej godzinie, czyli 11:53, więc tutaj będzie miał no, kilka minut postoju. Zbliża się do naszej stacji kolejny pociąg 1321. Wpisujemy więc numer 1321 i ten pociąg ponownie się tutaj nie zatrzymuje. Więc gdy jego odległość pomiędzy e, naszą stacją a nim wyniesie 3 odstępy, wtedy podamy mu przelot. Warte uwagi jest to, że peron drugi ma dwa tory. To jest tor piąty i tor. Trzeci. Natomiast peron pierwszy ma tylko jeden tor, to jest tor czwarty. Wysyłając pociąg tutaj, nie wyślemy go na peron pierwszy, bo tutaj tory się kończą. Jeżeli będziemy mieli duży ruch na tej stacji a, i będziemy mieć dwa pociągi, które się u nas e, zatrzymują i jadą z, z tego samego kierunku, na przykład z knapówki, nic nie stoi absolutnie na przeszkodzie, żeby jeden wysłać na tor czwarty, a drugi na no, na przykład tor piąty, albo tor trzeci. Nie ma większego znaczenia, jeżeli chodzi o kierunek wjazdu pociągu na dany peron. Tutaj jeżeli chodzi o blokadę, nic nie musimy zrobić. Więc nic by się nie stało. Oczywiście trzymamy się tego jak najbardziej, trzymamy się tego, co jest napisane w rozkładzie jazdy, ale jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, gdzie jednak tor będzie zajęty przez inny pociąg, na przykład opóźniony, no to możemy wysłać dany pociąg na inny paron bądź inny tor. No dobrze, pociąg 1321 ma już trzy odstępy do naszej stacji. Możemy mu podać przelot, czyli semafor wjazdowy, kierunek wyjazdu, przebieg pociągowy i wyśli. Jeżeli chcemy się upewnić, czy na pewno e, droga przejazdu będzie ułożona w ten sposób po linii prostej, a nie na przykład w wyniku jakiegoś błędu, że może zostać ułożona na przykład tu, tu i w ten sposób, no to możemy to robić od semafora do semafora, czyli semafor wjazdowy, semafor wyjazdowy, przebieg pociągowy, wtedy na pewno nie ma innej drogi jak tylko ta na wprost, a potem znowu semafor wyjazdowy, kierunek wyjazdu i wyślij. Nie na wszystkich stacjach możliwe, możliwe jest podanie drogi przebiegu od semafora wyjazdowego do kierunku wyjazdu. Na przykład na stacji Sosnowiec Główny to jest niemożliwe. Tam trzeba zrobić od semafora do semafora, czyli takimi, yy, no, takimi etapami. No i tyle. Jak pociąg 1321 przejdzie przez naszą stację, to informujemy knapówkę, że przejechał o danej godzinie ten pociąg. I to tyle, jeżeli chodzi o włoszczową północ. Myślę, że pora na mm, aglomerację, czyli już te trudniejsze stacje. Następną stacją będzie Dąbrowa Górnicza. No dobrze, jesteśmy na stacji Dąbrowa Górnicza. Trudność tej stacji polega na tym, że y, nie ma ona, że nie ma ona y, torów bocznych, czyli wszystkie pociągi, które się nie zatrzymują u nas. Na przykład pociągi towarowe, bo przez tą stację przejeżdżają pociągi towarowe, musimy je po prostu wypuścić, gdy tylko szlak będzie wolny. Mamy tutaj też sytuację od razu, gdzie blokada napięcia nie zostaje odwracana, czyli ruch odbywa się po torach y, zasadniczych. Strzałka nam miga, więc klikamy tą strzałkę PZK, zezwalając na ruch po torze właściwym, klikamy wyślij. I blokada została ustawiona w sposób prawidłowy. Drugą, u, drugim utrudnieniem na tej stacji jest to, że mamy tutaj przejazdy kolejowe, które ręcznie musimy sterować. Te przejazdy są automatyczne, te z kolei są ręczne. Różowy kolor oznacza, że e, przejazd jest otwarty. A to oznacza, że jeżeli przejazd jest otwarty, nie możemy podać drogi przebiegu. Jeżeli spróbujemy kliknąć semafor wyjazdowy i kierunek wyjazdu, wybieramy opcję przebieg pociągowy, wyślij, to nic się nie wydarzy. Żeby podać przebieg pociągowy, musimy najpierw zamknąć te rozjazdy. Żeby zamknąć dany rozjazd, klikamy na ten rozjazd i klikamy zamk. Jak zamkni, wyszli, Przez chwilę zacznie nam migać ten, ten przejazd. I jeżeli zaświeci nam się nasza, szaro, oznacza, że ten przejazd kolejowo-drogowy jest zamknięty. I gdy zrobimy to samo z tym przejazdem, Słyszymy charakterystyczny dzwonek. To w tym przypadku drogę przebiegu możemy podać. Na razie wstrzymamy się z tą drogą przebiegu, ponieważ wjeżdża od nas pociąg. Ta zielona strzałka oznacza, że semafor wyjazdowy sąsiedniej stacji zezwolił na wyjazd danego pociągu. Strzałka skierowana w przeciwnym kierunku oznacza semafor wjazdowy na sąsiednią stację. To jest bardzo pomocne, dzięki czemu wcześniej wiemy, że coś do nas jedzie. Nie, nie poinformowaliśmy stacji obok, że pociąg 4621 odjechał, więc nas pyta, co odjechało. No to my odpowiadamy: Stacja Benzin, pociąg odjechał 4621. Pamiętamy, że na tej stacji również nie wszystkie pociągi się u nas zatrzymują, więc ponownie będziemy bardzo często korzystać z tego. No i jak widać, na przykład pociągi Pendolino 14-19, na przykład ten się u nas nie zatrzymuje. Sześciocyfrowe pociągi to są pociągi towarowe, bądź tak zwane luzaki, czyli same lokomotywy. Dlatego tutaj e, dochodzi nowy rodzaj pociągów na tej stacji. Też na nie musimy zwracać uwagę. No i mamy. Dostaliśmy informację z Będzina, że 4120 odjechał od niego. To jest ten pociąg. Ponieważ to jest Pendolino, one się tutaj nie zatrzymują na tej stacji. Żaden Pendolino to się nie, nie zatrzymuje, ale oczywiście możemy się upewnić. Tak jest. Typy postoju nie ma, nie zatrzymuje się, więc podejmiemy mu przelot. Zamykamy wcześniej, już to oczywiście zrobiliśmy, ale oczywiście pamiętamy o tych przejazdach kolejowych. No, i znów semafor wjazdowy. Zobaczymy, czy możemy od razu podać kierunek wjazdowy. Możemy przebieg pociągowy wyśli. Tutaj mamy aż dwa semafory. Więc jeżeli chcemy to zrobić etapami, no to najpierw semafor wyjazdowy, ten semafor, potem ten semafor, ten semafor i wyjazdowy. Tutaj na tej stacji już jest bardzo ważna, ścisła współpraca z sąsiednimi stacjami, dokładnie ze stacją będzie, ponieważ stacja dąbrowa, górnicza, ząbkowice. Nadal nie może być niestety obsługiwana przez, yy, przez graczy, jest tylko obsługiwana przez sztuczną inteligencję, ale w najbliższej przyszłości miejmy nadzieję, że to się zmieni. Więc bardzo ważne jest, żeby informować za każdym razem, że coś do, że informować stację Benzin o tym, że za każdym razem o tym, że pociąg od nas odjeżdża. I prosić też o to, jeżeli sama stacja Benzin tego nie robi, ale powinna robić o tym, żeby informowała nas, że jakiś pociąg odjechał. Czekamy więc na przejazd tego Pendolino. No i jedzie. Informujemy więc Prawa Grunicza-Ząbkowicza. Za pociąg 4120 od nas odjechał. No i w momencie, gdy ten pociąg minie już te e, przejazdy, możemy je otworzyć, klikając opcję OTW. Jeden i drugi. Zbliża się kolejny pociąg 40-170. Patrzymy więc na rozkład jazdy, wpisujemy jego numer. No i ten pociąg się u nas zatrzymuje. PH będzie stał 2 minuty. Planowy przejazd 11:53, więc będzie planowo odjazd 11:55. Podejmą mu, mu wjazd na stację, czyli semafor wjazdowy, semafor wyjazdowy, przebieg pociągowy i wyszli. Dobrą praktyką jest też informowanie maszynisty przez najlepiej radiotelefon, czyli przez komunikację głosową po prostu o tym, że wjazd na daną stację został podany bądź przelot przez daną stację również jest podany. Przede wszystkim wtedy to powinno się mówić, kiedy troszeczkę zbyt późno zareagujemy, i, i maszynista może już zwalniać przed semaforem wjazdowym, yy, który jeszcze przed chwilą świecił sygnał stój. Wtedy jest to dla niego wygodne, bo wie, że od razu już może przestać zwalniać, może z powrotem przyspieszać, osiągnąć e, daną prędkość. Jest to dla niego po prostu wtedy dużo wygodniejsze. W momencie, gdy ten pociąg się zatrzyma, będzie minuta mniej więcej odjazdu, planowego odjazdu z naszej stacji. Zamykamy e, przejazdy kolejowe. Gdy one się zamkną, wtedy będziemy mogli podać wyjazdy. Pociąg odjeżdża, jak odjedzie, informujemy sąsiednią stację i tyle. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o stację Dąbrowa Górnicza. Przejdźmy sobie teraz do trudniejszej, yy, czyli Katowice-Zawodzie.